1 sierpnia około chyba 16 wyszłam z rodzicami, bo tata chciał odwiedzić swoją mamę, która była u cioci Zosi, czyli siostry ojca. Przeszliśmy, doszliśmy tam, no i o 17. Gdzie to było? To było po drugiej stronie Wisły? Nie, no to było, myśmy mieszkali na placu teatralnym po wyrzuceniu przez Niemców z Alei Ujazdowskich. No i myśmy przeszli, no tak jak się z centrum Warszawy przechodzi przez Aleje Jerozolimskie i na Wilczą żeśmy doszli do babci. Weszliśmy na to trzecie piętro, no była ciocia Zosia, była babcia, wszystko dobrze i o 17 wybuchło powstanie. No więc rodzice chcieli, żebyśmy wrócili do mieszkania, do swojego. Poszliśmy, ale Aleje Jerozolimskie były opanowane przez Niemców, nie było w ogóle można przejść na drugą stronę, takżeśmy wrócili. No bez niczego, bez ubrania, bez niczego, a ja miałam największe zmartwienie, że zostawiłam 3 cukierki na stole. Dlaczego ja nie wzięłam tych 3 cukierków? No i bardzo byłam niezadowolona. No i musieliśmy mieszkać u cioci Zosi, czyli córki, siostry taty, swojego dziadka. Wszystko było dobrze do momentu, wtedy bardzo chciałam coś robić, no bo to były wzruszające zupełnie sytuacje, jak ludzie wystawiali chorągwi biało-czerwone, jak płakali ludzie, ja też płakałam. Jak budowali barykady, ja też usiłowałam tam pomóc, bo to z tych płyt chodnikowych. No to nie bardzo miałam siły, ale tam pomagałam. Jak ludzie śpiewali jeszcze Polskę, hymn polski, no wszyscy płakali. Pamiętam, że naprzeciwko był dom i tam też wystawiali właśnie te chorągwie, które albo ludzie mieli gdzieś schowane, albo na szybko przygotowywali. No więc takie było wzruszające bardzo. No ale później zaczęłam się zastanawiać, że przecież no, widać było tych młodych, te młode dziewczęta, które tam biegały, sanitariuszki z opaskami. No więc mnie było bardzo, no miałam te swoje 12, ile to lat, no 12 lat, no ale nie byłam przygotowana. No i zaczęłam jakoś tak, się okazało, że na końcu tej ulicy, przy placu Trzech Krzyży jest właśnie taki punkt RGO, do którego tam można się zgłaszać, przychodziły dzieci, głodne i tak dalej. No i ja ubłagałam rodziców, żeby mi pozwolili tam coś pomóc tym starszym paniom, które tam to prowadziły. Przyczepiłam sobie tutaj biało-czerwoną taką, no bo nie mogłam przecież opaski nosić, no bo nie byłam czynnym powstańcem. No ale tu miałam biało-czerwoną taką, mama mi uszyła taką oznakę i byłam strasznie z niego dumna. No i rano tam chodziłam, z tego dumna. Rano tam chodziłam, pomagałam, jakieś tam kazali mi owiać ziemniaki, a coś tam gotować, no wszystko robiłam tak. No i gdzieś koło drugiej czy coś wracałam do rodziców, a to była odległość, no nie wiem ilu, 5 na tej stronie ulicy, 5 do nie było wtedy bloku, 5 kamienic, 6, także to było niedaleko. No i wracałam właśnie, już byłam wtedy u rodziców, myśmy byli na tym trzecim, czy już też nie pamiętam, chyba 4 piętro. No latały też tu kasy, było bombardowanie, ale jakoś tu było, jakoś było. No i później, pod koniec chyba sierpnia, nie wiem, koło 20 któregoś sierpnia, bomba uderzyła właśnie w ten dom, gdzie była ten punkt RGO. No nic się tam nam nie stało, bo jakoś tak bokiem to ten nie rozwalił się, ta kamienica się nie rozwaliła cała, no ale już przestał istnieć ten punkt, więc ja już przestałam być tam potrzebna.
No i byliśmy z rodzicami, bez ubrań, bez pieniędzy, znaczy bez jakichś tam pieniędzy, bez takich no, większych, bo wszystko zostało, co prawda było, tak wszyscy się spodziewali, że będzie początek powstania, no ale jakoś, nie wiem, no w każdym razie rodzice to jakoś lekceważyli, jeszcze chcieli przed początkiem powstania zobaczyć się z babcią i z ciocią Zosią. No i wobec tego mieszkaliśmy tam no, u ciotki. Ciotka miała jakieś zapasy, więc nie byliśmy głodni jeszcze. No i tak, tam byliśmy. Dobrze, że było ciepło, nie trzeba było jakichś jeszcze dodatkowych ubrań czy coś, no ale byliśmy tam. I pod koniec chyba, nie, na początku września rodzice poszli do takiego punktu, gdzie wydawali kartki na obiady, no żeby ciotkę tam trochę, żeby całkowicie nie być na jej utrzymaniu. No i ja z taką kuzynką, która była wtedy u rodziców, w czasie okupacji zmarli jej rodzice, no i rodzice ją wzięli do nas, do siebie. Myśmy chciały zostać w mieszkaniu. Ojciec się nie zgodził, absolutnie się nie zgodził, idźcie do piwnicy, nie ma mowy, żebyście tu zostały. Ale dlaczego tyle czasu, przecież nic się nie stało. Proszę zejść na dół, na dole była taka obecna nazwa tego, to jest jakaś spa taka, no jakieś tam takie, pamiętam, że pomieszczenia z kafelkami, tam robili manikur, pedikur, tam coś jeszcze, nie wiem co robili, bo już to nie było czynne, ale w każdym razie to było tam. No i kazali nam tam siedzieć. No tośmy zeszły i babcia też zeszła, no i tam czekaliśmy, aż rodzice wrócą. No i bomba akurat trafiła w ten dom. Podobno rodzice wracali już z tą kratkami na obiad. Zobaczyli, że leci sztukarz, to ten taki samolot niemiecki. Schowali się do jakiejś bramy, jakiegoś domu. Wychodzą stamtąd, mama mówi, nie ma naszego domu, nie ma domu. No i pędem przybiegli. No był strasznie, tak gdzieś chyba do wysokości drugiego piętra były te, wiesz, części tej gruzy po kamienicy. Ojciec, ludzie już tam przybiegli, żeby odgruzowywać, żeby pomóc się wydostać tym zasypanym ludziom. I wchodzili tam po tych, ale to pamiętam, że to była taka bardzo wysoka ta wysokość duża tych gruzów. Ojciec tam biegł, bo chciał do babci, no i do nas. Do mnie i do Danki. Myśmy były w tej piwnicy. Oczywiście duszno było, jak nie miałam, nie miałam jakiś beret, miałam chyba czy coś. Ten beret przykładałam sobie do twarzy, do ust, co wcale nic nie pomagało. No, ale w każdym razie robiło dla mnie wrażenie, że chronię się przed tym pyłem, którego tam było pełno. No i ojciec wreszcie, no wszyscy tam jakoś starali się coś pomóc, ojciec wbiegł tam po tych gruzach, wiedział, gdzie jest piwnica, gdzie nas zostawił, gdzie jest ten właśnie no, obecny, to takie spa, no i dostał się tam, ale już tam zaczęli ludzie, ci, którzy byli zasypani, też robić jakieś takie wyjścia, więc ja też tam wydrapałam się gdzieś na jakiś, już nawet nie wiem, co było z Danką, bo tylko siebie pamiętam. No i wyszłam na szczyt tego właśnie tych gruzów. Zobaczyłam na dole mamę, no i rzuciłam się pędem do mamy tam na dół. Nie wiem, co było z Danką, no chyba była ze mną i razem żeśmy zbiegły. No a biedny tata dostał się do tej piwnicy, wziął babcię na plecy i z babcią zszedł no, ostrożnie na dół. No więc rodzice sprawdzili, że nic się nie stało, byłyśmy brudne, umorusane tym kurzem, tym pyłem, no ale nic się nie stało, żadnych jakichś obrażeń, nic. No więc
rodzice mówią, no to chodźmy stąd, no to już nie ma co tu siedzieć, no bo już nie ma czego ratować, bo nawet tam to, co było u cioci na górze, no to już czwarte piętro to przecież było już zupełnie w częściach, no w gruzach. Wyszliśmy tam na ulicę, no i gdzieś, żeby się dostać, no gdzieś, żeby można było znowu jakoś znaleźć jakiś lokum. I w tym momencie przyleciały znowu sztukasy i drugi raz, bo oni zobaczyli, że ludzie tam ratują, bo pełno było ludzi, którzy odgruzowywali, żeby ewentualnie zasypani mogli wyjść, no i rzucili bombę, zabijając i tych ratujących, i do reszty już uniemożliwiając wyjście tym, którzy jeszcze tam zostali. No a myśmy bez niczego, bez gdzie to, no gdzie, co teraz robić? Jakichś znajomych w tym okręgu nie było. No i po prostu weszliśmy do jakiejś piwnicy. No i tam byli ludzie. Rodzice powiedzieli, co się stało, no i proszę bardzo, niech państwo tu, no ale bez niczego, bez ręcznika, bez niczego, bez jakiegoś, żeby podłożyć sobie, czy poduszkę, czy kot, czy coś, nic żeśmy nie mieli. Tam ludzie się jakoś podzielili, no i tak byliśmy, tak to było, to było w końcu sierpnia, czyli przez wrzesień, do 3 października myśmy tak wegetowali w jakiejś cudzych piwnicach, no bo mieszkańcy tego domu, który nie był zbombardowany, tam wiesz, coś przynosili, dawali, no bo byśmy były dwie małe, w każdym razie młode dziewczynki, no więc oni tam coś przynosili, jakaś rodzina zaprosiła nas kiedyś na obiad. No ale byliśmy tam, mama, wiem, że miała młynek, dostała od kogoś młynek i tam coś, nie wiem, nie pamiętam, co tam tym młynkiem uzyskiwała taką jakąś, no, mączkę. No i później gdzie, na jakiejś patelni od kogoś otrzymanej, piekła takie placki jakieś, no i tym to żeśmy jedli, no. Kiedyś przychodziła grupa powstańców, z których chyba, no, albo wszyscy musieli znać ojca, bo tata pracował wtedy w szkole Wawelberga, to takiej politechnice utajonej. No i oni mieli przy sobie, dostali takie torebeczki z cukrem. Oni nas, jakiś ten student zobaczył nas, wyjął ten i wręczył nam. No i jak on dał nam taką torebeczkę z cukrem, to było w ogóle cukier, to było coś nadzwyczajnego, byśmy przecież tam nic nie mieli. To drugi, trzeci i tak dalej, jednym słowem obłowiłyśmy się w cukier. No i tak żeśmy tam spały jakoś. Już nawet też nie pamiętam, czy ktoś nam dał koce, czy ktoś nam dał, nie wiem. No jakoś tam żeśmy przebiedowali. Ten dom nie został zburzony, więc nie było drugiego zasypania. No i byliśmy tam. No, powstanie się skończyło po 63 dniach. 3 sierpnia, czyli października był podpisany kapitulacja, no i trzeba było się zabierać. Myśmy jeszcze poszli przez te gruzy i przez te wszystkie straszne, pełno było przecież, aha, bo jeszcze nie powiedziałam, że ja później tam pomagałam trochę w takim chowaniu ludzi, którzy zginęli albo na ulicy, albo coś. Kopało się w podwórzach właściwie, wiesz, jakieś miejsce, jeżeli było wiadomo, kto to jest, to tam był dostarczany, znaczy wkładany chyba temu zmarłemu, znaczy temu denatowi
kartka z nazwiskiem, że tego i tego dnia w tym i tym miejscu został albo zastrzelony, albo zakopany, albo no coś w każdym razie się nim stało, żeby później było, jeśli miał przy sobie dokumenty, to jeszcze się pisało, że pan taki i taki, czy pani taka i taka. No i robiło się taki grób, no, na trawnikach, czy na podwórkach, tylko tam było ciężko, no bo trzeba było te, no, płytki usunąć, tak, żeby można było się dostać do... No więc tam trochę pomagałam. To było okropne, no rzeczywiście. Czy jacyś powstańcy też, którzy przechodzili i zostali zastrzeleni tam gdzieś przez jakiegoś snajpera. Coś okropnego, no więc tutaj trochę pomagałam. No później była kapitulacja, myśmy przeszli przez Warszawę, kawałek Warszawy do, już nie pamiętam jak ta ulica się nazywała, tam taka z naszej rodziny dwie ciotki, z mamy rodziny, dwie ciotki tam mieszkały w bardzo dużym mieszkaniu, ten dom ocalał, nic tam się nie stało, no więc myśmy tam jeszcze poszli, one żyły, było wszystko w porządku, no i trzeba było no, coś ze sobą zrobić. Ludzie cywilni wychodzili na piechotę do Pruszkowa, do tego przejściowego obozu. No więc szliśmy, oczywiście ci, którzy jeszcze coś tam mieli, to wynosili, starali się wynieść coś, więc jakieś mieli jakieś torby, jakieś wartościowe rzeczy. No myśmy nie mieli nic, więc nie było kłopotu z tym. No i tak żeśmy szli, doszliśmy do obozu przejściowego w Pruszkowie. No oczywiście tam mnóstwo ludzi, ciągle dochodzący ludzie, a jeszcze w tej grupie, z którą myśmy szli, były dwie sanitariuszki, które zresztą były ranne, miały tutaj opatrunki, no ale żeby nie dostać się do jakiegoś obozu takiego innego, to one zdjęły wszystkie swoje odznaki i tak dalej, no a że miały tu opatrunki, no to przecież mogły być jakoś trafione w cywilnie, że tak powiem. No więc tam dużo, jakiś powstaniec też był, który miał nogę jakąś uszkodzoną, no i też udawał, że on jest cywilem, tylko no, został ranny. Doszliśmy do tego Pruszkowa, no i tam się zaczęło przeglądy, nieprzeglądy, no i taka segregacja. Stali Niemcy i ludzie podchodzili na lewo, na prawo, na lewo, na prawo. My z mamą zostałyśmy skierowane na lewo, a ojcu kazali iść na prawo. I ojciec tak już skołowany poszedł. I wtedy ja krzyknęłam, tatusiu, pomyliłeś się, chodź tutaj do nas. I ojciec wrócił do nas. Podobno mama mówiła, że ten Niemiec, chyba był jakiś, no w każdym razie prawie ludzki człowiek, spojrzał, że ja wycofuję ojca i ojciec idzie, no i machnął ręką, bo tamta grupa to była do pracy gdzieś do Niemiec, a tu, jak się później okazało, do syłki, no, myśmy jechali do Oświęcimia. To była pierwsza rzecz, gdzie ten Niemiec jakiś się okazał ludzki. A druga rzecz to, jak tam czekaliśmy, przechodził Niemiec, ja byłam taka straszliwie chuda i podobno bardzo ładna taka, ale chuda strasznie. Szedł Niemiec, który wyjął z kieszeni kanapkę, tak owiniętą ładnie, zdjął ten papier, to był chleb biały, no jasny chleb, i w środku była szynka, no więc mnie się oczy zaświeciły, no i on mi to podał. Ja to wzięłam, a mama mówi, proszę oddać, od Niemców się nic nie bierze, przecież ty wiesz, co oni robili w Warszawie.
No i ja z bólem serca tę kanapkę jemu oddałam. No on tak spojrzał, ale wziął. No więc dwóch takich ludzi spotkałam. No i później załadowali nas do, już z ojcem razem, załadowali nas do takich wagonów bydlęcych, to znaczy bez, na górze nie było dachu ani nic. Uciskali tam, żeby wszystko się, wszyscy się zmieścili, no więc ani usiąść, ani no w ogóle coś okropnego. No i ten transport ruszył. Ja miałam duże kłopoty z robieniem siusiu, bo jakoś pełno ludzi, tłok jak nie wiem co. No nie mogłam zrobić siusiu, tam była taka dziura w podłodze, no i tam każdy przychodził, no i siusiał. Ja nie mogłam. No więc ci ludzie, to dobrze pamiętam, mamie powiedzieli, niech pani ją weźmie, my tutaj damy swoje płaszcze albo coś, zrobimy taką osłonę i wtedy pani z nią tam wejdzie, niech dziecko zrobi siusiu. No i poszłyśmy tam, znaczy weszłyśmy, tam tu była taka rzeczywiście osłona, no i ja w dalszym ciągu siusiu zrobić nie mogłam, mimo tego, że miałam takie warunki. No jechaliśmy dalej, ludzie po drodze rzucali nam chleb do wagonu. No i też było bardzo ładnie, bo ludzie łapali, no ale to było strasznie dużo osób było w tym wagonie bydlęczym. Dzielili ten chleb, także każdy dostawał jakiś kawałek chleba. No i jedziemy. Nie wiadomo gdzie, no bo nie wiadomo gdzie. I wreszcie gdzieś kazał nam wysiadać. To była Skawina. I któryś z tych prowadzących ten konwój powiedział, ale macie szczęście, bo to był transport do Oświęcimia. Tylko tam nie przyjmują, bo jest taki... Tyle tych przyjeżdża pociągu, że oni nie dają rady i powiedzieli, żeby gdzieś indziej skierować, a nie do Święcimia. Więc skierowali nas przywieźli do Skawiny. No i oczywiście wszyscy wysiedli, zrobił się na tym rynku straszny tłok. Ludzie, mieszkańcy Skawiny wybiegali z domów i poszczególnych starali się pomóc, no więc zabierali do siebie do domu. Nas zabrała jakaś pani, bardzo wzruszona moim wyglądem, no i przygotowała tam jedzenie dla rodziców, dla mnie, dla Danki, no i zwłaszcza we mnie tam wkładała, chciała, żebym ja dużo zjadła. No ja oczywiście byłam jak najbardziej za tym, bo to przecież to jedzenie normalne, których przez 2 miesiące i 3 dni człowiek nie miał właściwie takiego pełnego jedzenia. No więc oczywiście za dużo się najadłam, rozchorowałam się, no i były takie kłopoty. No a później z tej Skawiny jakimś cudem, nie wiem, dostaliśmy się do... Nie wiem, czy ojciec jakoś nawiązał kontakt z... Bo było wiadomo, że gdzieś w okolicy są takie majątki, które przyjmują pracowników naukowych. Znaczy asystentów, profesorów, czy takich znanych ludzi. Ojej, zapomniałam, jak się nazywał ten majątek. Gdzieś mam zapisane. No i okazało się, że jeszcze mają jakieś miejsca i też nie pamiętam, jak myśmy się tam dostali, bo to było pod Krakowem gdzieś. Nie wiem, zupełnie nie wiem, w jaki sposób ojciec nawiązał ten kontakt. No w każdym razie byliśmy tam skierowani, no i przyjechaliśmy tam. Oczywiście mnóstwo ludzi, piękny majątek, piękny dom, ale bardzo tak, chcieli pomóc, więc tyle było ludzi, że na przykład śniadania czy obiady to były w grupach.
najpierw była i pierwsza grupa, która ten wielki, wielką jadalnię w tym majątku, w tym domu, wiesz, no, przychodziła i wszystkie miejsca zajmowała, później oni wychodzili, przychodziła następna grupa. Myśmy już nie dostali miejsca w samym tym domu, w tym majątku, tym, tylko był jeszcze pokój w takim domku, gdzie były żółte sery, gdzie robiło się żółte sery i później te, czy tam, nie wiem czy tam się, ale chyba tak, te sery tam dojrzewały. No więc zostaliśmy tam skierowani, weszliśmy, no i jeden pokój był dla nas, a w pozostałych tych pokojach, czy tam izbach, były te żółte sery, które sobie leżały na stołach i dojrzewały. No i tak z tymi serami żeśmy tam mieszkali. Mama mnie tam zaczęła uczyć mniej więcej to, co powinno być w tej klasie, bo tam coś widziała jakoś. No i tam żeśmy byli, ale było łóżko, była, można było się wymyć, no w ogóle cud jakiś nadzwyczajny. Jak się nazywali ci właściciele, Boże Święty, no zapomniałam. I ta miejscowość, też nie pamiętam, ale mam to zapisane. No i tam żeśmy dotrwali do zawieszeń, do końca wojny. I później ojciec się znowu porozumiał z UJ-em i oni gdzieś jak na ulicy Starowiśnej mieli jakiś tam, zdobyli jakieś tam miejsce i no bo też wszyscy ci tam się ci naukowi, ci pracownicy tam się no, zgłaszali albo do Politechniki, albo do